O nie, patrzcie co tam się dzieje. Oni się tam całują. Mój senpai i ta niebieskowłosa. O nie, dzisiaj właściwie trafiłem na taką grę, która mnie zaintrygowała, a mianowicie Yandere School. Opis brzmi tak: Akari Furutaka to zwykła uczennica Yandere, która zakochała się w chłopaku, ale wstydzi się wyznać mu swoje uczucia. Okazuje się jednak, że koleżanka z klasy i nowa uczennica z wymiany też są zainteresowane jej wybrankiem. Do tego nie wiadomo skąd nagle pojawia się u niego narzeczona. Nawet szkolna drużyna baseballowa próbuje zdobyć jego względy. W walce o miłość wszystkie chwyty są dozwolone. Jeżeli zobaczę, że ten odcinek spotka się naprawdę z fajnym odbiorem z waszej strony, załóżmy takie, dobijmy 2000 lajków, to pociśniemy z kolejnym odcineczkiem z tej gry. Mamy naszą tutaj koleżankę, prawdopodobnie panią Yandere, panią Akari, czy jakoś tak. Dobra, ciśniemy, zaczynamy nową grę. O kurczę, tutaj są jakieś nawet chaptery, poziomy i w ogóle. Dobra, chapter pierwszy, pociśnijmy sobie. Pizzy, pizzy, pizzy. Yandere School. Chodziłam za chłopakiem z klasy 3-1. Jego imię to Makio Sono. Nie zdałam sobie sprawy, że jestem w nim zakochana, dopóki nie usłyszałam, że inni koledzy z klasy mówią o nim naprzeciwko mnie, czy coś w tym stylu. Więc zerwałaś z nim. Ile on miał znowu lat? 35? No i tutaj nasza blondi koleżanka odpowiada, że potrzebuje generalnie kogoś tam innego. Jest wzmianka o tym naszym senpaju. Jak miał na imię ten słodki chłopiec, którego widzieliśmy wcześniej? Makio Sono. I tutaj nasza pani Yandere, której nie wiem co się stało z twarzą. Biedna pani Yandere. Takie what? What? O czym gadacie? Tak, on, chcesz tam z nim pogadać, zapytać? Tutaj romanse, pikanteria? Dlaczego nie? Zapytam go jutro po klasie. O, nie pozwolę ci na to. Nie pozwolę. O, właśnie tutaj pani Yandere już wyprzedziła moje myśli. Kill Melissa Ito. Dobra. Aha, czyli nie blondi koleżanka, tylko ta niebieskowłosa. Dobrze. Ty, koleżanko, nie pozwolę ci zdobyć mojego senpaja. W ogóle, gdzie jest senpai? Senpai, gdzie jesteś? Elo, koleżanko. Senpai! Potrzebuję senpaja. O, cześć. Z kim tutaj gadasz? Mogę z nią porozmawiać? Hello! Hello! Co ty robisz, koleżanko? Dobrze się czujesz? Pici, 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 pici. Chodźmy sobie. O! Nawet pani nauczycielki są. Czy mogę wyjąć telefon? Kurde, nie mam telefoniku w tej szkole. Good morning. Dzień dobry. I will announce the new test today. Jaki test? Wal się! Żaden test! Żaden test! Drzwi się sami otwierają. Kurde, szkoła prestiżowa. Pizzy, pizzy, pizzy. Nawet drzwi nie muszę w tej szkole otwierać. Patrzcie, podchodzę i się wysuwają. Czy toalety też? A nie, dobra, toalety cały czas otwarte. Okej. O, tutaj jest łopata, dobra. Bierę łopatę, mam łopatę, okej. I prawdopodobnie, czy to jest takie łatwe, że muszę po prostu podejść i zajumać ją tą łopatą? Tam nikogo nie ma, więc w teorii... Nie powinnam tego przynosić do szkółki? O nie, nie pozwolę ci, kurde, tak do mnie mówić. Ło, co to był za cios? O, o, fuck! Nie, nic nie widzisz, nic nie widzisz. Tutaj nic się absolutnie nie stało, koleżanko. Zobaczyła! Oh my god, ja też jestem zdziwiony. Dobra, trzeba tutaj... Nie informuj nauczycielki! Nie! Nie, nie patrz na to, nie patrz na to! Ej, nie, nie psujcie tego wszystkiego. Jak ja mam teraz pójść z tym ciałem? Czy mogę ją wziąć? Przyczepią się? Co to było? Co? Dlaczego mi tak zrobiłaś? O nie! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Wezmę sobie szybciutko łopatę. Pycy, pycy, pycy. Musimy ją załatwić. Nie możemy pozwolić na to, żeby ona tutaj porozmawiała z naszym senpajem. Tylko chciałbym zobaczyć, gdzie jest mój senpaj. Ale dobra, no nieważne. Pycy, pycy, pycy. Jest tutaj ta koleżanka. Przebierz się. Dzień dobry, ps! Proszę pani, proszę mi tutaj piąteczkę wstawić. Bardzo ładnie. Jestem na czas w szkole. Meanwhile, I was video chatting with some guys. O, tutaj jakieś wideoczaty prowadziła z jakimiś chłopcami. Jakie wideoczaty? Co tam robiłeś na tych wideoczatach? O, dobrze, dobrze, dobrze. Idź sobie po drinka. No, 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 no. Dawaj, dawaj, dawaj. Pizzy, pizzy, pizzy. Dobra. I to jest doskonały moment, żeby ją zaatakować. Okej. Okay. I teraz weźmy ją sobie. Okej. Okay. Mam ją. I teraz trzeba szybciutko... Pizzy, 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 pizzy. Nikt mnie nie może zobaczyć.
Dobrze, dobrze, chyba się uda, chyba się uda. Szybko, dawaj z nią, dawaj, uciekaj! Tam muszę ją zakopać. Czyżby pierwsza koleżanka wyeliminowana? Mam nadzieję, że tak. Dobra, dawaj, 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 pani Yandere. Hopsa, i tutaj doskonale. Oj, troszeczkę tak nie weszło, ale to myślę, że nieważne. W tym momencie powinno się wszystko... Dobra, tak trochę się nie udało. I'm ready to confess my feelings. Dobra, confess my love. Okej, okay, czyli muszę wyznać mu swoją miłość. Załatwione! Panie senpai, chodź! Panie senpai, confess my love. Dobra, wyznajmy swoje uczucia senpaiowi. W ogóle jak tutaj szybko ta akcja się rozgrywa. I must bury the body. No przecież już jest Barry tam zakopane. Dobrze jest. Jak Barry? Ona się wydostała! Ty mendo, ty! Co ty zrobiłaś? I no nie będziemy się tak bawić, koleżanko, chodź tu. Co to ma być? O nie, 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 dobra. Dobra, teraz jest idealnie. Dobra, pycy, 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 pycy. Już teraz mam nadzieję, że się nie wydostanie stamtąd, a ja idę powiedzieć senpaiowi, że go kocham. Panie senpai, już nikt nie stoi na przeszkodzie do naszej miłości. O, dzień dobry, proszę. Jaka pielęgniareczka. Dzień dobry. Gdzie idziesz? Proszę pani, gdzie pan idzie? Lekcje się chyba zaczęły. Wiktoria, Wiktorio. Hi, hello. Hello. Dobra, Wiktoria chyba nie chce ze mną rozmawiać, ale za to pan senpai, on chyba chodzi do klasy 3-1. Właśnie 3-1 chyba była wzmianka wcześniej, więc idziemy do jego klasy i idziemy mu wszystko... Okej, tutaj nikogo nie ma. Proszę pani. Please sit down and start your test. O nie, jak test? Ja tutaj... Przyszedłem wyznać miłość do senpai, a nie jakieś testy pisać. Co? O nie! Test! Faktyczny test! Kiedy został wydany najbardziej tutaj cudowny i w ogóle Yandere School? 2000 chyba 17, tak? Pierwsze wiadro wypełnione po brzegi wodą. Drugie wiadro wypełnione po brzegi wodą i ma kawałek drewna w wodzie. Umieszczamy wiadra na różnych misach skali. Jaki wynik widzimy? Wiadro z wodą i kawałkiem drewna jest cięższe. Wiadro tylko i wyłącznie z wodą jest cięższe. Oba mają taką samą wagę. Nie no, raczej to z drewnem. Nie ma tutaj napisane, że wkładamy to drewno, ta woda się wylewa i tak dalej, tylko mamy jakby tyle samo wody, tylko że w jednym jest to drewienko, tak? Przynajmniej z tego, co rozumiem. Czyli tyle samo wody i w drugim jest po prostu drewienko, więc teoretycznie chyba to z tym drewienkiem. Tak? Tak? Dobrze, ja zaznaczę, że tak. Najwyżej będzie na mnie, ale to też może być ta sama waga i dacie mi znać w komentarzach, że Urhara, co ty napisałeś, co ty kliknąłeś, Masakra. Kiedy Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość? 1594, 1776 czy 1984? 84 odpada całkowicie. 1594 wydaje mi się to zbyt późna data, tak, raczej nie. Zaznaczę 76. To mi się wydaje najbardziej prawdopodobne. Czy skończyłem test? Tak. 60%, gdzie się pomyliłem? Mają tę samą wagę. Wiedziałem, że kurde tutaj coś będzie nie tak. Wiedziałem. I teraz będzie w komentarzach Urhara? Pomyliłeś się! Tak nie było, Urhara. Jak mogłeś dać, że tutaj jest to większe? Przepraszam. O, senpai! Mamy tutaj nawet serduszka i pani Yandere zachowuje się jak taka prawdziwa pani Yandere. Cześć! Sono senpai? Porozmawiamy? Nani? Chodźmy gdzieś do kawiarni czy gdzieś tam. Po szkole? Jasne! Czuję się głodny i w ogóle. Idziemy tutaj z naszym senpaiem do kawiarni. Po szkole. Fajne miejsce. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Chciałem ci powiedzieć, że ja cię... O, przepraszam. O, kurde, tutaj pani Yandere chyba wywaliła. Ojejku, jaka zawstydzona nasza pani Yandere. O, nic się nie stało. Nie martw się tym. Po prostu szybko pobiegnę. Przebiorę swoje tutaj ciuszki. Był bardzo ciężki dzień dla pani Yandere. Musimy tutaj odpocząć. Kurde, jaki fajny domek masz. Łóżka! Dawaj mnie te łóżka, nie, Bajfor, dobra, tutaj będzie nasza pani Yandere z łóżkami.
O kurde, to jakie drogie, to już mnie nie stać, mam już tylko dwa pieniążki. Senpai musi teraz być nasz. To była moja pierwsza randka i poszła, no, dosyć kiepsko. Ale nie mogę się poddać tak łatwo. Jestem zmęczona, muszę iść do łóżeczka. O, tutaj pani Yandere śni o senpai. O nie, to pani Yandere śni o senpaju i tej niebieskowłosej koleżance, której już nie ma. Więc tutaj nic się nie stało. Co to jest? O nie, to są jakieś złe sny jej. Muszę znaleźć drogę, żeby się obudzić. Dobra, poszukajmy. Prawdopodobnie drogą jest ta koleżanka. Muszę chyba ją załatwić. Tylko gdzie ona jest? O nie, patrzcie, co tam się dzieje! Oni się tam całują. Mój senpai i ta niebieskowłosa. O nie, na to nie mogę pozwolić. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Co to ma być? Nie mogę na to pozwolić. Cichutko bądź. Wydostałem się z tego koszmaru. Tak, to był tylko koszmar. Pani Yandere, biedna pani Yandere. Teraz wszyscy, hashtag biedna pani Yandere. Dobra moi drodzy, i tutaj zakończymy sobie pierwszy odcinek. Jeżeli zobaczę, że filmik naprawdę bardzo dobrze się przyjął i załóżmy wbijecie, tak jak wcześniej wspominałem, te 2000 lajków, to ciśniemy z kolejnym odcineczkiem, gdzie będziemy starali się zdobyć serce naszego senpaja. Gra dosyć dobrze się zaczyna w sumie. Mi się podoba, serio. Jest naprawdę... spoko, mamy tutaj historię, mamy pikanterię, mamy tutaj już pocałunki w pierwszym odcinku, mamy jakieś tam koszmary i w ogóle, więc gra ma naprawdę bardzo duży plusik u mnie, więc trzymajcie się i hejos, ja tutaj teraz zajmę się telefonikiem, a tutaj możecie zobaczyć jakiś filmik, który wam się wyświetli, bardzo polecam, a tutaj subskrypcja kanału, która też jest zalecana, żeby być na bieżąco, więc pa pa!